Chciałbym bardzo serdecznie Państwa zaprosić na najbliższą sobotę, 5 listopada, na kolejny koncert z cyklu, który powolutku już się utworzył, z cyklu koncertów poświęconych pamięci i twórczości Jurka Paremskiego. Szanty to stały element w Świnoujściu, odbywają się koncerty szantowe czy w ramach wiatraka, czy przy innych okazjach typu Dni Morza. Chcielibyśmy, żeby tych koncertów było jak najwięcej. Dobrą okazją będzie właśnie ta najbliższa sobota. Podobny koncert odbył się już w zeszłym roku, w roku, kiedy Jurek opuścił nas na zawsze. W zeszłym roku wystąpił zespół Danny Roberts oraz dwaj muzycy, którzy przez całe życie grali z Jurkiem Paremskim. Mówię tu oczywiście o Marku Szurawskim i Ryszardzie Muzaju. W tym roku również ich nie zabraknie na scenie, natomiast towarzyszyć im będzie zespół The Flash Creep. Jest jakby powszechnie wiadome w środowisku szantowym, że najlepsze zespoły grające tę muzykę nie powstają w nadmorskich miejscowościach, tylko w miejscowościach na południu Polski, czy Rzeszów, czy Kraków, czy Kędzierzyn-Koźle, tak jak w przypadku zespołu The Flash Creep. Fantastyczni muzycy, rodzinna kapela, która nie raz już gościła zresztą w Świnoujściu. Bardzo ważna rzecz, ten koncert nie będzie ostatnim. Chcemy, żeby te koncerty naprawdę były cykliczne. Szykujemy się już do kolejnych edycji. Na pewno w przyszłym roku, może po drodze jeszcze jakiś koncert będzie. Jeszcze dwie informacje. Wstęp na koncert jest wolny, natomiast liczba miejsc ograniczona. Nasza sala niestety nie jest bez ograniczeń miejsc, 288 miejsc niestety szybciutko się zapełnia. Natomiast wszystkich tych, którzy albo nie będą mogli przyjść w tym dniu do sali koncertowej przy ulicy Matejki lub po prostu się właśnie nie zmieszczą, dobra informacja, koncert będzie można później z odtworzenia obejrzeć na antenie telewizji Słowianin. Tu już proszę śledzić telewizję Słowianin. O tym, kiedy to nastąpi, dowiecie się właśnie od nich. Serdecznie zapraszam.